Czy wiecie, dlaczego zdecydowanie lepiej mówić elektrownia jądrowa niż elektrownia atomowa? No ja też właśnie nie, dlatego zapytajmy o to kogoś, kto się na tym zna. Dlaczego elektrownia jądrowa, a nie atomowa? Otóż dlatego, że w reaktorze jądrowym reakcja zachodzi na poziomie jądra atomu, a nie całego atomu. To jądro atomu jest bombardowane neutronami i poprzez rozszczepienie jądra atomu wytwarza się energię. Tymczasem tak na upartego elektrownia atomowa to na przykład elektrownia węglowa, bo tam podczas spalania węgla reakcja zachodzi na poziomie całych cząsteczek, więc właśnie elektrownię węglową można by pewnym uproszczeniu nazwać atomową, a tymczasem elektrownie jądrowe, tam gdzie działają reaktory jądrowe, to są właśnie elektrownie jądrowe. Okej, ma to sens.